Podobno dobrego pisarza można poznać nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy. No chyba, że tak skrzani ten początek, że już nie dotrwacie do tego końca, ale na szczęście nie jest tak w przypadku książek, o których będę miał przyjemność wam dzisiaj opowiedzieć. Okoń w sieci zawsze dobrą książkę ci poleci. Gdy dany pisarz decyduje się opowiedzieć jakąś historię w kilku częściach, to oczekiwania nasze, czytelników, rosną z każdym kolejnym tomem. I tak jak w pierwszym tomie poznajemy historię, już wiemy, czy będziemy chcieli sięgnąć po tom drugi, który powinien uzupełnić i kontynuować też wątki z tomu pierwszego. No i oczywiście tom trzeci, ostatni, powinien być dopełnieniem, powinien odpowiedzieć na wszystkie te pytania, które zostały postawione na samym początku i dać takie zakończenie, po którym długo tej serii nie zapomnimy. Z książkami jest podobnie jak z serialami. No nie wszystkie historie wymagają tego, aby opowiadać je w nieskończonej ilości odcinków, przeciągać te sezony jeden za drugim, kiedy już dawno można było w dobry sposób zakończyć tę historię i nie zostawiać takiego trochę niesmaku. Poza tym najważniejsi są albo powinni być tutaj czytelnicy, często jednak niestety bierze aspekt finansowy górę i chyba możemy wspólnie zgodzić się, że najbardziej lubimy pisarzy, którzy wsłuchują się w głos ludu, którzy napiszą pierwszy tom, poczekają z napisaniem drugiego, wsłuchają się w nasze komentarze, w nasze opinie, tak żeby zaspokoić nasze oczekiwania i dalej trzymać nas przy serii. Nie wiem statystycznie ilu jest takich autorów, ale jest też duża część takich, którzy przychodzą do wydawnictwa z gotową serią, z gotową trylogią, mają już napisane trzy tomy albo mają napisaną jedną długą powieść i wydawca chce ją rozbić na trzy części. Wtedy, jak łatwo można się domyślić, głos ludu tutaj nie ma znaczenia i jeżeli nie spodoba nam się coś w pierwszym tomie, jest małe prawdopodobieństwo, że przed wydaniem zostanie to poprawione w tomie drugim i trzecim. Tak na szczęście nie było w przypadku Henryka Jensena, ponieważ pisał swoją trylogię o Oksenie przez 6 lat. I przypuszczam, że wsłuchiwał się w głosy czytelników, dlatego też jego książki z każdym tomem cieszyły się coraz lepszymi opiniami czytelników. Jak więc Jens Henrik Jensen, duński pisarz, rozłożył akcenty w swojej trylogii. Stron przybywało z każdym kolejnym tomem. Recenzowałem wam pierwszy z nich, recenzowałem wam drugi. Teraz pokrótce tylko opowiem wam o trzecim, żebyście nie mieli zbyt wielu spoilerów, żebyście wciąż mogli cieszyć się tą trylogią, która... No właśnie, do tego potem przejdziemy, czy jest dobra i godna polecenia. W wielkim skrócie, głównym bohaterem całej trylogii jest Nils Oksen. Były żołnierz służb specjalnych, który dostawał wielokrotnie medale za odwagę. No i niestety w wyniku jakichś dziwnych przypadków znalazł się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie i wdepnął, a w zasadzie trafił na ślad ludzi, którzy trzymają władzę w Danii. Dopiero z czasem Oksen dowiaduje się, z kim tak naprawdę ma do czynienia, jak ta cała tajemnicza grupa Danehof trzęsie całym krajem, jak obsadza najwyższe stanowiska w państwie i jak się okazuje, jakie jest jej podłoże historyczne, ideologiczne itd. Jeszcze bardziej skracając, zabili go i uciekł. Seria o Oksenie to po prostu powieści bardziej sensacyjne niż kryminalne, z wieloma wątkami politycznymi. I to, co spędza sen z powiek Oksenowi i to, czym my będziemy, czytelnicy, karmieni przez te trzy tomy, to właśnie nieustanne pragnienie Oksena do rozbicia tej tajemniczej organizacji. Muszę przyznać, że tom kolejny stracił nieco na dynamice. Poznaliśmy Oksena w pierwszym jako takiego skandynawskiego minimalistę, takiego człowieka, któremu wystarczyłoby w domu krzesło, lampka, biurko i stół z Ikei, żeby mógł normalnie funkcjonować. I tak jak w pierwszym tomie Oksen w ogóle się nie uzewnętrzniał, tak w drugim autor chciał nam pokazać, co tak naprawdę ma w środku, zaczął częściej opowiadać o swoich uczuciach, bo na jego drodze pojawiły się też osoby, które pozwoliły nam spojrzeć na niego innymi oczyma. Pojawiła się Margaret Frank, która towarzyszyła mu do trzeciego tomu łącznie, która razem z nim próbowała rozbijać tajną grupę Danehofu oraz jeden pomocnik, który gdzieś miał jakieś kontakty w policji oraz jeszcze inni poboczni bohaterowie. I jaki więc jest ten trzeci, ostatni tom, ten, który powinien dać nam odpowiedzi na wszystkie pytania, ten, który powinien być takim idealnym zwieńczeniem, taką wisienką na torcie. No ja bym powiedział, że objętościowo to jest bardziej torta, aniżeli wisienka. Mógłbym nawet powiedzieć, że w tym trzecim Jens Henrik Jensen trochę się rozgadał, momentami nawet za bardzo, ale dla fanów jego pióra to zdecydowanie na plus, bo bardziej mógł skupić się na szczegółowszym opisywaniu konkretnych sytuacji, konkretnych wątków. No i trzeba było też pewne sprawy na sam koniec dopiąć, wyjaśnić czytelnikom. No a to zakończenie powiem wam, że zwala z nóg, nie mogę wam powiedzieć, ale nie tyle to, co się wydarzyło, ale ta prawda, którą Oksen odkrył na sam koniec,
no, okazała się powalająca dla niego samego i pewnie też dla czytelników. Podsumowując, ja trylogię o Ksenie zaliczam bez żadnej ściemy do jednej z lepszych, które do tej pory czytałem. Przypomina mi się też trylogia Roberta Małeckiego, jego debiutancka powieść i kolejne dwie, gdzie było widać, jaki robił progres. Tutaj w przypadku Henryka Jensena nie było widać tego progresu, a bardziej zaspokajanie oczekiwań czytelników, ponieważ on już na swoim koncie miał sporo powieści, też chyba dwie serie inne i też cieszące się dużą popularnością w Danii czy też w całej Skandynawii. Cieszę się, że wydawnictwo Editio zaryzykowało, kupiło prawa autorskie do tej powieści i wydało ją w Polsce. I cieszę się, że wpadło na mój kanał, żebym mógł o tej książce ja wam opowiedzieć, bo to jest książka i książki, o których zdecydowanie warto powiedzieć kilka słów, żebyście zwrócili na nie uwagę. Muszę też zaznaczyć, że to nie jest kryminał, do których jesteście przyzwyczajeni. Tutaj jest dużo elementów, które możecie znać z filmów sensacyjnych. Dlatego też książki o Ksenie porównuje się nieco do książek o Jacku Reacherze. Mówi się, że to taki skandynawski właśnie Jack Reacher. Jest troszeczkę prawdy właśnie w tym porównaniu, więc to może was trochę nakierować na to, czego możecie oczekiwać i komu ta książka może się spodobać. Ale żebyście mieli pełen ogląd, żebyście bardziej szczegółowo, ale bez spoilerów, poznali, o czym jest cała ta trylogia, to zostawiam wam w opisie tego filmu i gdzieś tutaj wyświetli się u góry ekranu i pierwszy film, i drugi film o Ksenie, bo o każdym tomie udało mi się wam co nieco opowiedzieć. Mam nadzieję, że czwartego filmu o Ksenie już nie będzie. To zakończenie było idealne w punkt, w odpowiednim momencie, właściwie wyważone. Moi drodzy, wy napiszcie mi w komentarzu, czy czytaliście jakąś trylogię, która również przypadła wam bardzo do gustu? Czy czujecie czasem, że autorzy wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom, że sugerują się opiniami czytelników po pierwszym tomie i dają im troszeczkę to, czego oczekują w kolejnych tomach? Albo też napiszcie, czy zdarzyły się takie serie czy trylogie, które były rozczarowujące z każdym kolejnym tomem, bo akurat rzadko takie spotykam w opiniach, ale być może takie są, że gdzieś pisarz właśnie źle skończył, a dobrze zaczął. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem i miłego czytania samych dobrych serii. Okoń w sieci. Prawdopodobnie najlepsze filmy o książkach.